Mówią, że żadna praca nie hańbi, ale ja wstrzymam się od zdania w tym temacie. Mam dzisiaj dla Was zestawienie, które zaciekawi pewnie bardziej męską część publiczności. Niemniej jednak chciałbym, aby ten film został odebrany jedynie jako ciekawostka. Dane zebrałem na podstawie amerykańskiego źródła eonline.com. A teraz przechodzimy do zestawienia 10 najbogatszych aktorek i aktorów z branży filmów tylko od określonego wieku. Miejsce 10 w tym zestawieniu zajmuje Lexie Steele. Aktor ten ma 51 lat, a urodził się w New Jersey w USA w 1968 roku. Ma 188 cm wzrostu i waży 98 kg. Lex początkowo pracował na giełdzie jako makler. W pewnym momencie swojej kariery postanowił postawić wszystko na jedną kartę i wszedł w nie do końca grzeczną branżę. Po zagraniu w ponad tysiącach filmów znalazł się na 10 miejscu tego zestawienia z majątkiem rzędu 21,5 milionów złotych. Miejsce 9. Katie Morgan. Katie nie jest niewiniątkiem. Zdecydowała się zacząć pracę w branży, aby opłacić swoją kaucję, ponieważ przyłapano ją na szmuglowaniu 48 kg niedozwolonych środków odurzających. Ma ona 39 lat. Urodziła się w Kalifornii w USA w 1980 roku. Waży niecałe 50 kg. Dorobiła się na filmach majątku opiewającego na 23 miliony złotych. Miejsce 8. Brie Olson. Ta przepiękna blondynka mieszka na Ukrainie, zatem można by rzec, że jest naszą najbliższą sąsiadką. Niemniej urodziła się ona w Teksasie w USA w roku 1986. W związku z powyższym ma 33 lata i waży 50 kg. Zagrała ona w setkach filmów dla dorosłych, a także zaliczyła kilka epizodów w serialach telewizyjnych. Dzięki swojej karierze może poszczycić się majątkiem na poziomie 25 milionów złotych. Miejsce 7 zajmuje Ron Jeremy. Urodził się w 1953 roku. Ma 66 lat. Waży 82 kg. Jest on prawdziwą legendą w swoim zamkniętym świecie. Jeremy zagrał w 2333 filmach dla dorosłych, a oprócz tego wyreżyserował 290 produkcji. Zatem liczby te robią dosyć duże wrażenie. Człowiek biznesu dzięki swojej aktywności zgromadził 27 milionów złotych. Miejsce 6. Maria Takagi. Jest to jedyna aktorka spoza Stanów Zjednoczonych w tym zestawieniu. Urodziła się w Japonii w 78 roku, czyli ma 41 lat. Waży, jak na Japonkę przystało, 47 kg. Rozpoczęła swoją karierę jako modelka, później przeszła na zwykłe filmy, by finalnie zająć się tym, co lubi robić najbardziej. Grała również w serialach i dzięki wszystkim tym aktywnościom zgromadziła 29 milionów złotych. Miejsce 5. Jessie Jane. Jedna z najbardziej znanych i najładniejszych aktorek. Ma 39 lat i jak na swój wiek wygląda całkiem nieźle. Urodziła się w 1980 roku w USA i waży 49 kg. Gwiazda niegrzecznej wersji Piratów z Karaibów, czyli najdroższego filmu dla dorosłych w historii, osiągnęła tym niebotyczny sukces. Swoim imieniem reklamuje nie tylko linię ekskluzywnych gadżetów, ale także ma własną markę tequili, co przyczyniło się do tego, że zarabia nieziemskie pieniądze. Przez okres swojej aktywności zgromadziła 32 miliony złotych. Miejsce 4. Tracy Lords. Aktorka ma 51 lat, urodziła się w USA w 68 roku. Za czasów młodzieńczych ważyła 49 kg, teraz waży prawie 67. Zajęła czwarte miejsce i praktycznie omsknęła się o podium. Oprócz występów w filmach na dobranoc, na koncie ma występy również w wysokich budżetowych produkcjach, takich jak Blade czy Zack i Miri. Tracy dorobiła się majątku w wysokości 36 milionów złotych. Miejsce 3. Peter North. Wiek 62 lata. Urodzony w Kanadzie. Rok urodzenia 57. Waga 93 kg. Jest to ostatni mężczyzna w tym zestawieniu. Jest to jednocześnie największy weteran wśród wszystkich poprzednich gwiazd. Zagrał on w ponad 2,5 tysiąca filmów, a oprócz tego sam za obiektywem stanął ponad 70 razy. Człowiek ten poświęcił całe swoje dorosłe życie w tej branży. Zarobił dzięki temu 40 milionów złotych, z czego większość wydał na super szybkie samochody. Miejsce 2 należy do Terry Patrick. Urodzona również w USA, ma 43 lata, tym samym data jej narodzin to 76 rok. Ma 175 cm wzrostu i waży 54 kg. Jej kariera zaczęła się dokładnie 22 lata temu, a dzięki talentowi i wdziękowi szybko przekształciła się w jedną z najpopularniejszych gwiazd w tym biznesie. Mimo że skończyła przygodę z branżą w 2008 roku, wciąż pozostaje jedną z najlepiej zarabiających aktorek filmów tego typu na świecie. Teraz prowadzi swoją firmę produkcyjną, wyszukując młodych i zdolnych aktorów. Jej majątek to 54 miliony złotych.
Miejsce pierwsze należy do aktorki o imieniu Jaina Jameson. Kobieta urodzona w Las Vegas w Stanach Zjednoczonych ma 45 lat i do tej pory miała 3 partnerów. Jest nazywana królową branży. Po wystąpieniu w wielu firmach zdecydowała się na zakończenie kariery. Aktorka ważąca 50 kg zagrała w 231 produkcjach, z których 4 zostały wyreżyserowane przez nią. Teraz prezentuje swoje wdzięki na kamerach internetowych. Jej majątek wykracza poza najśmielsze oczekiwania. Jest to dokładnie 108 milionów złotych. W tym zestawieniu to by było na tyle. Jeżeli ten odcinek podobał Ci się, daj znać w komentarzu. Na moim kanale jest również seria z samochodami akt filmów dla wiecie kogo, więc jeżeli chcecie, to zerknijcie, a tymczasem do usłyszenia. Cześć!